Dzisiaj zrobimy coś. Siemanko. Dzisiaj zrobimy coś, co lubi mój syn. Ja też, moja żona i mój najmłodszy syn też. Spaghetti po chińsku. Ja to tak nazwałem. Każdy może nazwać to tak, jak chce. Co potrzebujemy? Jedną pierś z kurczaka, drobno pokrojoną. Cztery zupki chińskie, makaron, czosnek i mieszanka taka chińska. Można użyć też warzyw własnych, por, seler i inne. Dobra, włączamy. Ja tylko robię w woku. Już w woku o tyle fajnie, że bardzo mi to mięso szybciutko dochodzi. Troszeczkę oliwy. Tu już może włączę taką funkcję turbo, już mi się tutaj rozgrzewa. Wrzucamy nasze mięso. Możemy sobie troszeczkę zmniejszyć. Podsmażamy tą naszą potrawę. Co byśmy jeszcze potrzebowali? Ja bardzo lubię przyprawy z Lidla do kurczaka. Generalnie preferuję przyprawy typu Kamis, ale z Lidla naprawdę są bardzo fajne i są o połowę tańsze i naprawdę całkiem niezłe. Podsmażamy to nasze mięsko. Jeszcze chwilkę. Możemy troszeczkę podlać wodą. Tu są już kilka kropelek. I czekamy chwileczkę. Dobra, nasze mięsko się już troszeczkę podsmażyło. I następnym kolejnym krokiem jest nasza mieszanka. Przygotujemy tam do naszego mięska. Razem czas przygotowania tej potrawy to jest około pół godziny, czyli tak naprawdę rzecz biorąc bardzo krótko. Potem makaron, który wzięłam, możemy w całości wrzucić lub też pokruszyć. Ja osobiście preferuję bardziej pokruszone, bo jak są takie długie nitki, to tak nie wychodzi. No i teraz jeszcze podsmażamy nasze właśnie warzywa. Dobra, warzywa się już nam lekko podsmażają. To, co mamy w zupkach, czyli te takie rosołkowe, dodajemy do naszego dania. Nie musimy je wtedy bardziej przyprawiać. Ja może to zmniejszę, tutaj bo mi się już zaczyna przypalać. Można dodać około 2-3, więcej bym nie dodawał z tego względu, bo są, mogą być dosyć ostre. Więc te przyprawy, tu jest sól, przyprawy, olej palmowy, który jest w zupkach chińskich. Widzicie, dobra, damy jeszcze jedną. Tak. Wrzucamy. No chodźmy, no udało się nam. Profesjonalni kucharze ze studia robią potrawy 4-5 razy, albo nawet 20-30. Ja po prostu się nie bawię w takie rzeczy. Mamy po prostu to wszystko w realu. I te przyprawione nasze mięsko z warzywami już leciutko podsmażamy. Następnym krokiem, który tutaj zrobimy, mam nadzieję, to uporządkuję, to jest dodamy makaron. Zobaczymy, co jest lepiej było widać. Mój syn filmuje, może nauczy się gotować. W końcu on będzie gotował, nie tylko ja. Teraz makaron potrzebuje troszeczkę wody. Więc dodajemy wody. Czekamy, aż nasiąknie. I jeszcze chwilkę czekamy. Dobra. Już nagrywamy, dobra. Jeszcze podleję troszeczkę wodą, bo makaron trochę wciąga.
przykrywamy to. Jak na razie chwilę czas mamy o taki, że robimy to około, nie wiem, 10 minut, może 15. Przykrywamy na wolniutkim ogniu, niech się to poddusi nam z 10 minut. Po około, już jesteśmy po około 5, może 10 minutach. To w zależności jest uzależnione, kto jaką ma kuchenkę. Makaron już nam tu ewidentnie już się zrobił powoli mięciutki. No i my teraz bierzemy się na czosnek. Ja tam zawsze preferuję czosnek własny, bo to mam taką sprytną maszynkę. Można ją kupić, wkładamy czosnek. Kilka ruchów. I czosnek mamy już pokawałkowany w drobniutkie kawałeczki. Bardzo fajna maszynka. Reklama dla Biedronki po 8 zł. Nie wiem, czy Biedronka mi zapłaci. O, no i czosneczek mamy już poszatkowany. Mieszamy z czosnkiem to wszystko. I teraz powiem tak, wolniutko, niech to jeszcze tak z 5 minut popyrkowi troszeczkę. I będziemy mieli danie gotowe. Nie patrz, szkoda, że nie pokazywałem na zegarku. Czas przygotowania, nawet może w 20 minut byśmy się zmieścili. Przykrywamy. Czekamy 10 minut. Dobra, nasze danie już się troszeczkę podsmażyło. Tutaj jeszcze dla zabielenia, może tam, żeby niewielka ilość kalorii. To troszeczkę białej śmietany. Bardziej tutaj uzyskamy taki bardziej gładki smak. Oczywiście można dodać pieprzu, można dodać, ja nawet soli nie dodaję, jak zauważyliście, z tego względu, bo to co jest w zupkach, to praktycznie rzecz biorąc 90% to jest sól, plus do tego jakieś tam przyprawy, bardzo mało zresztą. I co? Danie już jest gotowe. Pierwszy będzie jak na pewno mój syn. Wyłączamy palnik i 20 minut zrobiliśmy obiad dla 4 osób. Starczy? To. Dobra, bardzo smacznego.